Chcesz sobie przebrać pod koszulę? Przywitanie poranne z kotkiem. Koty to są jego ulubione zwierzęta. No i koty go kochają też z wzajemnością. Bardzo dobrze oddziałują koty na niego. Wyciszają go przede wszystkim, uspokajają. Przemek ma 13 lat i całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu. Gdy się urodził, nic nie zapowiadało problemów zdrowotnych. Ale gdy zaczął dorastać, mama zauważyła, że różni się od innych dzieci i jest bardzo ruchliwy. Wydawało mi się, że jest innym niż zwyczajne dzieci i chciałam to po prostu skonsultować ze specjalistą, więc trafiliśmy do neurolog. Doktor zaczęło się skłaniać ku temu, że on ma całościowe zaburzenia ze spektrum autyzmu i powiedziała, że to bardziej tak w kierunku Aspergera poszło. Mam potrzebny kolek. To, co się wkłada tak. Czym Przemuś był starszy, to jednak dało się zauważyć, że po prostu ma inne zainteresowania niż inne dzieci. Bardziej go interesowały budowlane rzeczy. Jakie działy go interesowały? Hydraulika, wszystko związane z wodą. Zabiera mi się zatem za montaż. Najpierw kładamy taką okrągłą na 3/4 cala. Na 5 urodziny, jak ja zapytałam, co chciałby dostać, to odpowiedź dziecka była: mama, kup mi zawór dwuspustowy, spuczkowy. Więc taki zawór kupiłam. Teraz bierzemy się za montaż luli odpływowej, czyli to jest ta lula. Czemu? Co ty to robisz? Czemu? Pani Małgorzata robiła wszystko, żeby syn rozwijał się jak najlepiej. Jednak gdy poszedł do szkoły, jego stan bardzo się pogorszył. Nie potrafiono go zrozumieć i postępować zgodnie z jego potrzebami. Presja nauczycieli i brak empatii zakończyły się dla dziecka traumą. Przemek przez pół roku nie opuszczał pokoju, a przez rok nie wychodził na dwór. Był bardzo źle traktowany przez wychowawczynię, bo określała go nienormalny. Mówiła, że ma nie po kolei w głowie na forum klasy. Nie pytano go, czy chce skorzystać z ubikacji, czy chce coś się napić. Po prostu miał coś zrobić. Pani wspomagająca mu mówiła w ten sposób: jeżeli tego nie zrobisz na lekcji, będziesz robił przez przerwę. Jeżeli nie zrobisz tego na kolejnej lekcji, będziesz robił przez kolejną przerwę, aż zaboli. Jak go odbierałam ze szkoły, to z płaczem wychodził i mówił, że jest niepotrzebny na tym świecie i nie chce mu się żyć. Nie pomogło nawet nauczanie indywidualne. Wszystko, co kojarzyło się ze szkołą, bardzo źle wpływało na Przemka. Przyszli nauczyciele do domu na indywidualne. No, dramatalnie się pogorszył po prostu. Objawiało się to moczeniem nocnym, mocnym zgrzytaniem zębami, myciem rączek do tarć na skórka, skubaniem ust do krwi. Płakał i mówi: mama, jedźmy tam. A ja mówię: gdzie Przemuś? Tam, gdzie mówiłaś. A ja mówię: do szpitala? Tak, bo nie przechodzi. Czyli on był świadomy? Tak, on był tego świadomy. Skonsultowałam to z doktor, psychiatrą, skonsultowałam to z psychologiem wieloletnim dziecka. No i poradzili, żeby na razie wstrzymać zajęcia do czasu, aż się to wyciszy. Kontakt taki emocjonalny, werbalny z nim zawsze bardzo trudny. Przemek mówi do tego, do kogo ma ochotę i musi naprawdę dłuższy czas zmieniać, żeby pozyskać u niego jakąś taką akceptację. Kalisa, chciałeś?